Dobra. To jestem już po apelu i no zostałem. Jeszcze jakbyście nie zauważyli, jeszcze nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to przebrałem się w takie bardziej luźne ciuchy, żeby było mi po prostu wygodniej. Nie chcę się chwalić, jaki miałem wynik, ponieważ tego nie lubię i nie chcę nikogo tam urażać, że chwali się i ogólnie. Więc po prostu powiem, że zdałem i tyle. Jeśli chodzi z dalszą częścią, bo prosiłem was o to, co zrobić na 100 subskrypcji, to póki co są dwie rzeczy i jest to nowa seria, którą już zapowiadałem, oraz ten vlog i lub parapet, który będzie cały rymowany. I ja bym to zrobił na tej zasadzie, że jeden film byłby przed tym drugim i pokazałyby się dzień po sobie. Ja bym to po prostu przygotował może za tydzień, dwa. Dam informację na Facebooku lub na YouTube, wrzucę jakiś film, ponieważ no jak wiem, to pan Cezariusz nie ma Facebooka, więc no raczej wrzucę film na YouTube, bo on dał jedną z tych propozycji. No. Następną rzeczą jest to, że sam jeszcze na nowy pomysł wpadłem, żeby nagrywać takie daily vlogi, ponieważ nawet fajnie mi się nagrywało taki film o 4 rano na spokojnie, nikt mi nie przeszkadzał ani nic. I nawet sam oglądam filmy, gdzie ktoś sam spędza czas i coś robi i myślę, że może być to fajny pomysł. Raczej to będzie montażówka i nie będę wrzucać takie 3-minutowe filmy, ponieważ może być to trochę nudne i uznałem, że sam po prostu zacznę to montować, a później wrzucę na film. I sorry, że ten próbuję się od tego odzwyczaić, ale dosyć trudno, bo jakoś zacząłem tak rozmawiać z innymi z tym ten i nie mogę się odzwyczaić, ale oczywiście dla was będę próbować. I myślę, że może to spoko wyjść. Póki co to mam takie dwa pomysły, które będą do tego daily vloga. Jeden chcę wyjść z psem, no już to jest szczeniak, z szczeniakiem mojego kolegi. Nie wiem, czy on się zgodzi na to, jeśli nie, to z tej strony ogólnie pozdrawiam, nawet jeśli się zgodzi. No bo nie wiem, czy on chce, żeby go nagrywać. Jeśli nie, to wyjdę później z własnym psem, zrobię jakąś taką montażówkę, jak on tam biega i tak dalej. Nie wiem, jak to jeszcze będzie tak wyglądało, większego teraz pomysłu nie mam. No a potem, no bo jutro już wyjeżdżam na wieś i też chcę to nagrać. I tam nagrałbym te właśnie takie ćwiczenia paramilitarne, ponieważ jakby ktoś nie zauważył, to posiadam taki sprzęt do takiego czegoś. I chciałbym wam pokazać, jak to się ogólnie robi i tym podobne. No to okej, no to widzimy się na takiej następnej wstawce i no, zapraszam do takiego dalszego oglądania. No to lekka zmiana jakby planów, bo przed tym pójście na spacer z tym psem, oczywiście mój kolega się zgodził. To dostałem zadanie, no normalnie questa, dostanę 1000 yangów, czy co tam było w Metinie. Idę kupić z koleżanką pierogi. No to wyszedłem. Tu już są moje, powiedzmy, koleżanki. O, dzięki! Nie ma za co. I idziemy powiedzmy. I idziemy wykonać questa, żeby kupić pierogi. Na 1000 jęgów, żeby mieć na miecz plus 5. Quest wykonany. Teraz wracam do domu i je raczej będę miał gdzieś przez resztę dnia. Nie no! No to teraz miałem dosyć ciekawą historię, powiem. Wracam już sam do domu. Patrzę, samochodu nie ma. Tata raczej pojechał do sklepu. No ale sam nie wiem, poczekam chyba teraz tutaj, bo nie chce mi się dalej iść. Tutaj mam dosyć dużo ciepła. No to miałem pewną nietypową sytuację, bo nie wiadomo czemu zasnąłem i nie wiem nawet kiedy. I teraz znowu
chcą te moje koleżanki, żebym wyszedł, więc widzimy się na miejscu. No to ten to już jestem i one tu też są i ogólnie tam się nadal wstydzą, bo tapety nie założyły, czy jak to się nazywa. No to ten, przyszedłem na jakiś tam plac obok kościoła, jest, trzeba odwracać. No i tutaj jest moja koleżanka, w końcu się nie wstydzi. No to ten plac, lekkie takie 2 na 10, tutaj takie za duże puste pole i ogólnie. No i już jesteśmy na tym spacerze z tym panem. I no, co tu jest takiego ekscytującego? Mamy tutaj tego szczeniaka, mówiłem, że będzie. Idziemy na taką rzeką, która się nazywa Gniła Obra. Nice nazwa. No i Zara chyba zrobi jakiś taki montaż, gdzie będę pokazywać, jak tu to wygląda. No to mamy jakąś godzinę 23.30 i przed chwilą, znaczy przed chwilą, pół godziny temu wróciłem do domu właśnie z dworu i niestety mam złą wiadomość, jutro jednak nie jadę na wieś. Przepraszam, ale spróbuję jeszcze coś wymyśleć. Raczej jutro jak wstanę, to dam znać. Zaraz już idę na komputer i montować to, co póki co nagrałem, a my widzimy się rano. No to mamy 13.25, ja już zjadłem kilka rzeczy, zrobiłem przez ten czas, jest ze mną Kremcio. On żyje. On żyje, nie umarł. Dzisiaj taki ze mnie lekki cebulak. Przez te stopy za bardzo, no jeszcze obrócę, o. Nie mogę inaczej, więc dzisiaj będę Dejanusz Rudy Hubert Poland. No to zaraz gdzieś chyba z tym psem się przejdziemy, jak pójdziemy tam, gdzie ty chcesz iść jeszcze, na działkę. No, dobra. Smakuś te mojego dzieciństwa. Lody Malibu polecam. On kupił jakąś tam podróbę. To samo kupiłem. No tylko, że inny smak. A ten jest oryginalny. Nie wiem, jaki nawet to jest smak. Jak dla mnie to jest żółto-czerwone i tyle.
niestety za długo z Kremkiem nie posiedziałem, dlatego że musiałem się zbierać do domu i właśnie teraz go idę stamtąd. No zacznę sprzątać, a później chyba wyjdę z psem. Na ostatniej stawce mówiłem, że będę iść z psem, ale w ogóle zapomniałem, że jest mecz, więc teraz jadę oglądać do dziadków mecz. No to wróciłem już z tego meczu, sorry, nie chce mi się za bardzo siedzieć. Wow. No 1-1, pierwsze w historii karne reprezentacji Polski. I no dużo by jeszcze gadać, według mnie mecz wyrównany, ale lepiej grała Szwajcaria. Niestety chyba właśnie na tym skończymy tego daily vloga, dlatego że naprawdę nie mam już siły za bardzo, żeby chodzić, bo mam rozwalone palce, nie chcę wam tego pokazywać. Mam nadzieję, że wam się to podobało i będziecie chcieli tego więcej. Widzimy się na YouTube. Narka.